Nie, co to jest ty? Same dzieci w sobie nie są złe, nie? A tych dzieci to nie było. Co to było? Jak się złożę? Cholera. Hej, cześć, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z gry The Forest. W kolejnym odcinku po tym, co się działo przed chwilą, jakiś duży pajac nam wlazł do wody i się utopił. Kto nie widział tego, zapraszam do tego, żeby odcinek poprzedni zobaczyć. Jest na playliście. A tymczasem wynurzamy się z wody, bo podwodnych zwłok nie ma co oglądać. Aha, przepraszam, Paweł jest ze mną. Właśnie. Poznajcie Pawła. Paweł to taki uliczny grajek. Nie pije od 2 godzin. Nie pije od 2 godzin. Okej, okay, i słuchajcie, weszliśmy do jakiejś jaskini, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku. Albo i nie. Albo i nie. W której jest dużo nowych rzeczy, w sumie MacBook też jest jakiś podrabiany i generalnie to się dzieje. Mamy tu jakieś kasety, płytki, kanistry do naszej tej... Plady. O, i strzał. Kolegów w sumie mamy też 2 na przykład, nie? Także nie wiemy kompletnie, co w tej jaskini się znajduje, ale wiemy, że są tu fajne rzeczy i warto tu przejść i się zobaczyć. Bo było to nie tak jakby wejście oddzielne podwodne, a nie wiecie, po prostu z łąki, nie? Tak jak to zawsze bywa. Znaczy pewnie gdzieś jest wyjście tu jeszcze. No, bardzo możliwe. Zawsze jest tak, że te lampki pokazują na jakiś item konkretny. Może i tym razem. No, powiem ci, że ładna skała. Wow. Spadaj. Nie, Piotrek, nie ma nic. Dobra, czekaj. O, dragi. Trzeba wszystko ładnie spenetrować, pa, ja się nie poddajemy. Safe. Zapisałem. Idę w tym kierunku. I myślę, że możemy iść dalej. Szukaj. Idziemy w lewo, stary, dawaj. Tam nie, tam byliśmy. Tutaj były ten. Tu były kanistry, to chyba o to chodziło, wiesz? I kaseta jakaś taka dziwna. Może. No dobra, idziemy. Zapaliłem ognisko, jakbyśmy tu już wrócili, żebyśmy wiedzieli, że to byliśmy. Fajnie. Co ten duży tu robił? No właśnie, bo jak jest duży, to też zazwyczaj jest coś fajnego. No coś fajnego, nie? A tu nie ma nic fajnego. Znaczy. Kilka wejść. Nie wiemy. Właśnie, sprawdźmy wszystkie ten, wiesz, miejsca. Bo często jest tak, że jakieś odnogi jaskini są pochowane i tam coś ciekawego siedzi, nie? No nie, ale nie aż tak pochowane. Tu byliśmy, tam nie. Nie, no nie ma tu nic, stary. Ale czekaj, to jeszcze nie cała jaskinia, bo jeszcze tu jest przejście. A, no to idziemy. Nie zapalić, czekaj, latarkę sobie wezmę, no. I siuramy dalej. Znów nagrywamy dla was odcinek oczywiście o 20... Przepraszam. O północy, o pierwszej praktycznie. Ale tak to jest, jak się nie ma czasu za dnia i się pracuje, nie? Przywyknijcie do nocnych odcinków. Chyba ja mam przywyknąć, oni to widzą w dzień. Paweł? No nie, znowu dzieci. Dużo. Już nie, co to jest ty? Same dzieci w sobie nie są złe, nie? A tych dzieci to nie było. Co to było? Jak się złożę? Cholera. One to otworzyły? Tak. Ale ja ci szarżą na mnie, ty. Ej, ty, ta gra mnie przeraża ostatnio. Tyle się zmieniło, że aż w ogień. Czy co to było? Boguś. Przepraszam. Nie mści się już. Tylko tak patrzę, coś wybuchło jakby, nie? Tak, wow. Porozmawiamy. Tak, przebieram się. Ja jak wyglądam? Czekaj, ja zmieniam strój, ja robię moją sukienkę. Ale ja, jak ja wyglądam? Rzuć ty! Zdecydowanie za bardzo się rozkojarzamy, chodźmy stąd. Musimy wyjść, Paweł robi się niebezpiecznie. Chyba nas nie lubią tutaj. Zdecydowanie nas nie lubią tutaj. Piotrek, nie ubrałeś sukienki nazad, a jak ja wyglądam? No patrz, zmieniłem strój, a ten nic, no. Paweł, tu jest jakaś dziura. Co zmieniłeś strój? Ale ci ślicznie, kochanie. Nie mów tak do mnie więcej. No musiał wybuchać. Fuj, co? No i teraz użyj dynamitu. Dobra. Ostatni mi został. Czekaj na takie... Nie mam, zużyłem na ciebie. Jest przygotowany na szyję. No siup, ten głupi dziób, no. Odwrócić się, bo FPS-y spadną. Tak spadły. O, i tak spadły. Przez chwilę miałem 30. Piotrek, nic nie widzę. No z tego masz. No, teraz musisz ty. Ciekawe czym. A jak nie masz dynamitu? Mam dynamit, dobra. A myślałem, że utknęliśmy to i musimy wracać i w ogóle zepsułem odcinek i tak dalej. Dawaj, Janusz.
Jezus, jak tu wszystko pyrkło. Paweł, czuję się tu zniewolony, musimy stąd wyjść. Czekaj, bo mi latarka padła. To jest tak bateria. Tak, ja o, trochę lepiej. My od tyłka wchodzimy do tej jaskini. Sparka! Sekretarka, bierzemy ją. Od tyłka. Ja tam nie wiem. To się zgrało. Siup. I ten głupi dziób. Co to za miejsce? Paweł poznaje, to był duży. Był, czyli go Paweł jest duży. Jaki jest? O tak. Jest, ale fajny odcinek. Nie, walczymy z nim, bo ja tak... Nie dał mi szans. Gdzie on jest? A tu. Ja już nie mam czymś do niego cicho strzelać. Cicho, będzie. Jak go kmiotło. Ładuj, ładuj, dobrze, strzelaj do niego. No czekaj no. Ej, zużyłem dynamit, dlatego zabiłeś. Da się go rozebrać? No, no, o, no, dawaj, mamy armor znowu. Chyba, że taki sam. Paskudny pancerz dodano do ekwipu. Nieważne, grunt, że jest. Tak myślałem, że to jest duży, tak mi się coś skojarzyło tutaj. Maybe probably. Wow. Dobra, dawaj racę. To jest jakaś świątynia Areosa, czy czegoś tam. Areosa? Nieważne, wymyśliłem to na poczekaniu. Tak, wiem. Cześć, Mantek. Co ty tu robiłeś tyle czasu? A myśmy tu kiedyś byli. Tak, byliśmy. To się ma na górę. Maybe probably. Stąd jest chyba jaskinia prosto na górę, co pamiętam, więc bardzo dobrze się składa, bo ci mi się oddam cię. Chodzą, tu jest kola. A nie, to tylko racę. Siurere, siurere. O, flale. Kaseta, liny. Fajny eku. Liny akurat mam, ale... Dobra, wiesz wszystko, wiesz co się przyda, nie? O, tu kolega jakiś śpi. Ja nie chcę wstać. No nie weźmie. Nie, budź go, no może. Dzieci mi tu ciąkają. A ja ich nie słyszę. Boguś, przeprosiłem cię już. W sumie to on powinien. No właśnie. Chodź, wyjście na powierzchnię, Paweł. Panu. Jesteśmy wolni. Nie ma już nic. A nie, to kurde, dobra, nieważne. Nie, proszę, nie. No, ustaw się dobrze, kamero. O, głowołaz jakiś. Co to głowołaz? Taki koleś, który chodzi po... Właśnie taki. No tu są wodospady i generalnie tu trochę głośno jest. Tak, zauważyłem. Ale nie słyszę cię. A ja słyszę dużego. Baw się dobrze. Tu są jakieś race. Właśnie słyszę dużego. Zawsze słyszysz dużego. Masz jakiś kompleks na punkcie dużego, stary. Nie, ale poważnie tu słyszę go. O, jakieś zdjęcia tu są. Ej, zanurkujemy tu? Jest tam gdzie? Właśnie nie wiem, czy to jest w ogóle, wiesz, gdzie nurkować, nie? Bo to wygląda jak takie zamurowane deczko. Ale w tą stronę można iść. No to próbujmy. A, tu jest ten ukrzyżowany ziomek. Przepłynąłeś pod nim. Wiem, widziałem go. Ale tu gdzieś można płynąć? Nie, nie ma nic. Cześć, Maruś. Co on? Batonika miał ty. Przyjrzyj mu się bliżej. Podzielił z tobą? No, dał mi. A to miły koleś. Poczekaj, też go zapytam, może ma jeszcze jeden. Nie ma, już został, on jest moim kolegą. Wyjdź z tej wody. Jesteś kolegą Piotrka? Nie jestem, o co? Siups. Cing, cing. Dobra, oczywiście teraz będziemy 3000 lat wychodzić. Odcinek w sumie na spontanie wyszedł, bo mieliśmy tylko wrócić do domu, a okazało się, że rozwalić po drodze dwóch dużych. Dzieci prawie nas zabiły swoim rajdem po Sarii. I w sumie Paweł teraz patrzy nie w sukienkę, ale możemy już wychodzić. Nie, masz inne wdzianko jakieś. Patrzysz się, tak? Dobrze, sprawdziłem cię. I co teraz, cwaniaczku? Masz inną sukienkę. Znaczy, wdzianko. Nie patrz na moją dupę, proszę. Cokolwiek bym tam nie miał, co? Błagam, po prostu nic więcej nie chcę, tylko błagam. Dobra. Ciurere, nie ma ciurerej. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy Pepsi pić. Nie grzesz słowem. Kole. Lepiej. Fajnie wygląda, jak tak
Spina się po tej linie, kurde, waży sam 80 kg, jego ekwipunek pewnie kolejne 20. No. A on sobie idzie na jednej randce, jeszcze zapalić to zapalanie. Jeszcze mu tylko peta brakuje w buzi. Serio. Jeszcze jedna lina. Dobra, ja się muszę ubrać, bo mi tutaj strasznie zimno jest. To się ubierzesz na powierzchni, tam będzie klimat inny, chodź. Ciurere, ciurerej. A tam teraz wychodzimy, nie? Tam taki duży od razu na przywitanie. Paweł, jaskinia wciąż. Nie wiem, co się dzieje. A, dzień, jak dobrze. Kompletnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Na powierzchni. Czaisz to? Czaisz to? Za bardzo nas wywaliło. Przecież myśmy tu kiedyś wchodzili. No, myśmy tu byli w poprzednim odcinku, z to wchodziliśmy, tylko poszliśmy naokoło. Dwa odcinki temu. A to była jaskinia. Jesteśmy udani, nie? No, w sumie to trochę tak. Dobra, to po drodze wracamy do domu sobie rzeczywiście, kochani. Jakieś zajączki się powoli upoluje po drodze. No, trzeba moje łóżko skończyć i jego też w sumie. A, moje też. Gąń się. Bo moje zniknęło. Gra je zniszczyła. Stwierdziła, że mamy spać razem. Tak było. Nie mam zamiaru z tą spać. Ile masz futrów? Ja mam 2. Jedno. Ja mam 1. A potrzeba chyba 6. Jakoś tak. No to po prostu idźmy do domu, nie? I po drodze się znajdą zajączki na pewno. To jest, idziemy. Komu w drogę, temu wiatrak, idziemy. Komu w drogę co? Temu wiatrak. A, widzisz, to tego nie znałem. Chodź tu zajec, zatrzymaj się na chwilę. Siup. I w głupi dziób. Leki ze sztachłem. Wiatr się nauczył nowego słowa i teraz będzie go mówił cały czas. Jakiego? Coś tam, dziób, głupi dziób. No bo mi się podoba. No to siup ten głupi dziób. Dziadek mi tak powiedział, wódkę piłem. Jak co piłeś? Czekaj, bo nie trafiłem z łuku. Mój aim 0%. To trochę problem. Zostaw mi ją! Zostaw, ona jest moja! Wiesz, masz w tyłek dostał. O, strzelę sobie wziąłem. Cześć, idę. Ej. Paweł, czemu ona krzyczy, jak z tobą jest? Właśnie, nie pytaj. Dostała w tyłek. Ale cym? To ważne. Family friendly jest. Ona jest z kolegą, wiesz? Chyba ma starszego brata. Ups. Co mam? Skoczył do kamienu. Skoczył, widziałeś to? Wow, jednak nie. Też tak. Co, dobra, to Paweł, ja idę. Czekaj, zabiję Zbyszka i... Elo. Naraz, Zbyszek. Lubię cię, ale no spadaj. Ej, musimy sobie zrobić... Piotrek, skończyła mi się kola. Linkę zjazdową przez cały kanion. What do you think? Masz plecy. Plecy? No wszyscy mamy plecy. Great idea. Ja jest w domu, mam go gdzieś. Ja nie mam coli, więc to jest potencjalny problem. Ciurerej, ciurerej. Nie masz coli, no to teraz będziesz szedł bez coli. No. Prawie spadłem do kanionu. Dobrze ci tak. Nie. Pamiętam, jak kiedyś robiłem live'a. Starsi widzowie pamiętają. To było jeszcze, jak miałem taki stary internet i w ogóle lagowało okropnie. Zbudowałem stadion nad kanionem. Pamiętam to. Ja zrobiłem taką dupną planszę nad kanionem. Potem tak, trybuny. Tak, to, oczywiście na trybie kreatywnym, nie? Ale jednak i tak to zajmowało mnóstwo czasu. A to kleiło... to raz, a dwa, to potem się laguje strasznie. No, FPS-y ścinają. Kiedyś z Pawłem budowaliśmy tam fortecę, to nam się skraszowała gra, jak skończyliśmy ten kanion. No niestety. Były tak ostatnia kłoda i grę wywaliło. Tak, tak. No to jest właśnie piękna foresta, nie? No. Dobra, brakuje wtedy nam... to była ta beta, nie? Teraz jest szansa, że już będzie dobrze. No, forest się zmienia, ale chyba nie będę ryzykował. Na pewno nie na tym save'ie. Tym bardziej. Daleko do jakiejś trolki zjazdowej. Właśnie do niej idę, wiesz? To jest blizutko już. Nie, no ale ja i tak musimy zająca polować jeszcze. Ty masz jednego, ja mam 2, to się 3 nam brakuje. Tam jakiś kanibal się skrada, ja nie wiem, co on chce od życia. Idzie, mamy, nie wiem, zjedz rosół. Co? No wchodzi i się pląta, niedziela jest, idź na rosół. Czekaj. Jaka niedziela? Właśnie nie wiem, w jaki dzień tygodnia to wypuszczę, więc mówię niedziela. Ach. Nieważne. Petryk, tu jest trójka zjazdowa gdzieś, czekaj. Gdzie ty w ogóle jesteś, stary? No, idziemy na zjazdową. No, tu jest obok mnie. A bo ty idziesz do tej... Gdybym miał staminę, to bym tam już dawno był. No ja jestem przy końcu tej, na którą idziesz, także... No wiem, ja byłem dużo za tobą.
A to tu masz. Problem jest taki, że ja. A ona jest daleko, tak tu jest. Że ja nie mam staminy w ogóle. Musisz trochę wyżej wejść po prostu jeszcze. No wiem. Co, możesz popatrzeć jak lecę. No to jakieś walizki są, ja to będę szukał za zającami. A ja jestem przy samolocie, to czekaj, idę do samolotu od razu. No możesz jakieś tam trochę wziąć. Tak jest, za darmo. To przyćpaj procha i wiesz. Chcesz patyka? Zając, nie biegaj w kółko. To, nie, to mnie nie zmyli. Dobra, zmyliło, zając. Ja sobie pojem trochę przy okazji. Zając. A i zające mnie nie lubią, Paweł. Pomocy. Dziwne, polujesz na nie, stary. O, to może to być przyczyna. Z regle kimś już nie mieszczą w plecaku. Jak Paweł, zabiłem zająca. Mam ci, nie wiem, gratulować? Tak, bo mam już trzy skóry. Idealnie, żeby mi dać dwie i ja tobie jedną. Szukam zająca dalej. No jedziesz tej tyrolki? No ja tylko plądrowałem samolot. O, zając. A nie, to wiewiórka. Jesteś zającem czy wiewiórką? Wiewiórka. Patrzcie, Paweł Siura. Siura. Cześć. Cześć. Szukaj zajęca. Sarnina tam. Sarnina tam chodzi, żółw tam chodzi. Dobra, pod domem będą zające. Jeszcze musimy mieć dwie skóry. Easy. Ui. I ciul w drzewo. Puh. W parze, nie? No ej, wyrosnąć mogło, nie? W sumie dodałem. No i jelo. Dobra, musimy polować tylko dwa zajączki i oczywiście kończymy odcinek, bo nie ma co patrzeć jak polujemy. A wiem, że wy nas kochacie. Wy kochacie tą serię. Będzie Forest 3.0, spokojnie. Specjalnie spojrzałem na twoją kamerkę, jak to powiedziałem. Cieszę się. Paweł, widzisz ten krąg? Tak. Pamiętasz, co to było, jak byliśmy dziećmi? Mówiłeś, pomóż się. Palę go. Paweł, ja... Kurzyłem go chyba. Ja tu jestem cały czas. No, wiem, widzę. Mówię go spalić. Jak on mi tu wejdzie, to ja mam przełamane, ty. No, tak lekko. O, jakaś płonąca strzała. Pistolet masz mu, pistolet tu używaj. Co? A pistoletu. On tu biega koło mnie cały... Ej, on tu wchodzi, Paweł. Nie, chyba jest za gruby, nie wejdzie tu. Nie wejdzie, za gruby jest. Oberwał? Tak. Nie wie, co się dzieje. Ktoś do niego... żyje dalej. Paweł, szybciej. Dobra. Ej, co jest? On jeszcze chodzi. Nie, on jeszcze tak jakby, dobra, wiesz. To kiedyś one upadały, a teraz... O mama, o mama, o mama, o mama, o mama. Wychodzę. Tak, właśnie Paweł wtedy skakał. Właśnie widzieliście to nagranie. Sprytnie to zmontowałem, żebyście zobaczyli, co my tu robimy poza odcinkami dla was, jak się musimy męczyć. No, to już Paweł, widział już to nagranie. Okej, okay, fajnie. Nieważne. Paweł, zając. Szukaj zająców, bo musimy kończyć odcinek. Nie wiem, ale tu jest mniej zająców niż było tam. Zając, zając! Chodź tu! No, zając, zając, Paweł, zając. Info, gdzie jest? Ale z kuli to nie będzie z niego futra raczej, stary. Nie trafiłem. Użyj swojego ducha. A nie ma ducha. Same sarny, no. Już mi zimno z tego polowania, musimy wracać do domu. Jest jakaś, nie wiem, gwizdek na zające, że przyłażą? Może sklep z zającami. Przepraszam, potrzebuję 7 zajęcy. Patrz, co tu biega, płonąca sarna. Co? No, podpalimy i biega. I w sumie stoi i płonie. Sadysto. Stoi i płonie, nie? Podejdę, to biegnie dalej. Sadysto. O, padła, ups. Ja nie humanitarna trochę śmierć. Ej, to ty zabiłeś Bartka, tak? Ale humanitarnie, nie czuł bólu. Tak, zeszczały. No, trafiłem idealnie tak, że nie czuł bólu. Dobra, masz zająca czy nie? Nie mam, mam jednego i idę z tego wsadzić w łóżko. No nie, bo ja nie wezmę więcej niż 3, no. No to wsadzę z tego w łóżko. Brakuje tylko 6. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tego odcinka przeciągać, bo to troszkę nie ma sensu. Zapraszam was już na kolejny, standardowo, tak jak było, poniedziałek, środa, piąteczek.
odcinki z Foresta skończą się razem z wrześniem. Na koniec września będzie wspólny live, na który was już zapraszam. Każdy, kto ma Foresta, będzie mógł zagrać z nami. No, a w październiku... Także kupujcie Foresta. A, tak jest, kupujcie Foresta. A w październiku nowa seria, także żegnam się już z wami. Mam nadzieję, że... nie Foresta. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak, nie Foresta. Oszalają od tego. Cześć, macie.